rozważania wokół ekranizacji Ben-Hura. Oczywiście chodzi o film z 1959 roku w reżyserii Williama Wylera. Słusznie obsypany Oscarami przez Amerykańską Akademię Filmową. Film ten polecam wszystkim jako jedno z najlepszych arcydzieł w dziejach kinematografii. Jest jeszcze remake z 2016 roku, którego nikomu nie polecam. A nawet dziwię się, że ktoś pokusił się o konkurencyjną ekranizację wobec zaryzykuje perfekcyjnej realizacji filmowej powieści, którą napisał Lois Wallace. Denerwuje mnie również, że remake z XXI wieku jest łatwo dostępny, a to przecież totalne dziadostwo, na które nie warto patrzeć. A wyśmienitą wersję z 1959 roku trudniej znaleźć w internecie. No jeżeli już tak sięgam do innych ekranizacji, to oczywiście trzeba wspomnieć o Ben-Hurze z 1925 roku. Najdroższym filmie w dziejach kina niemego. Zrobiony z wielkim rozmachem, kosztował blisko 4 miliony przedwojennych dolarów. Sceny bitwy morskiej kręcono równocześnie z aż 48 kamer. No dobrze, że nie zagrał w nim Rudolfo Valentino, a jako niewymienieni na liście płac, bo w filmie raptem rzymscy legioniści lub widownia na wyścigach rydwanów pojawili się za to Harold Lloyd, Gary Cooper, Douglas Fairbanks i Clark Gable. Skoro już o takich statystach mowa, to w 1959 roku na widownię amfiteatralną dosiadł się Morgan Freeman. Na widownię dosiadły się też takie fisze Hollywoodu jak Samuel Goldwyn, czyli producent dziesiątek filmów, którym wytwórnia snów zawdzięcza swoją wielkość. Urodzony w Warszawie w 1879 roku w ubogiej rodzinie, polski Żyd Szmuel Gelbfisch emigrował pieszo do Niemiec w 1896 roku, a następnie przez Anglię i Kanadę, żebrząc, podkradając i pracując dorywczo, dotarł do USA, gdzie podjął się organizacji biznesu filmowego, w którym wyszła przyszłość. To z nim wiążą się wszystkie największe przedsięwzięcia wczesnej kinematografii. To o nim wspominamy, używając nazwy Metro-Goldwyn-Mayer. To Goldwyn i jego rodak z Mińska, Eliezer Mayer, wśród innych, uosabiali amerykański sen o karierze od pucybuta do milionera. Pamiętajmy, że Ryczący Lew to tylko ich produkcja, sięgająca 40 wielkich tytułów rocznie, ale może przede wszystkim dystrybucja setek filmów, a nawet pomysł Oscarów, czyli oceny, co jest dobre, a co nie jest dobre. Samuel Goldwyn z kolegami potraktowali kinematografię jak każdy inny interes. Dzięki temu odnieśli sukces. Lgnęli do nich miłośnicy sławy, marzyciele, frustraci, piękności. A oni umieli dobrze liczyć pieniądze i liczyć się z gustami szerokiej widowni. To warto podkreślić, bo od ich czasów biznes filmowy już nazbyt wiele razy zrzucił maskę i wprząkł się o wiele mocniej w propagandę nowej poprawności. Teraz dyspozytorzy filmowi skłonni są nawet stracić wiele milionów, żeby wyprodukować propagandowe badziewie. W czasach Goldwina kino odzwierciedlało potrzeby widowni. Dziś kino manipuluje widowną. W tym kontekście może aż warto zaznaczyć, że odtwórca tytułowej roli w ekranizacji z 1959 roku, Charlton Heston, nie był pochodzenia żydowskiego.
Z całą pewnością trafił zaś do klasyki kina, grając główne role w dziesiątkach filmów. Bardzo przystojny, sprawny fizycznie jak kaskader o ujmującej aparycji, był charakteryzowany i przebierany w różne kostiumy. Mojżesza, Henryka VIII, pilota w bitwie o Midway, Cyda, Michała Anioła, Marka Antoniusza i tak dalej. Jak mało który z gwiazdorów hollywoodzkich nie rozwiódł się, a z żoną Lidią Marią przeżyli szczęśliwie 64 lata, aż do jego śmierci. A nawet adoptowali drugie dziecko. Wśród aktorów miał wielki autorytet i wybierali go na przewodniczącego Stowarzyszenia Aktorów Amerykańskich. Był działaczem związkowym, w przekonaniu, że czarnoskórym mieszkańcom USA należą się równe prawa z białymi, popierał Martina Luthera Kinga i szedł z nim w marszu na Waszyngton. Z tych samych względów popierał wówczas Partię Demokratyczną, ale zrażony przez inne jej działania, a przede wszystkim zająwszy stanowisko w kwestii posiadania broni palnej przez zwykłych obywateli, przeszedł na stronę Partii Republikańskiej. Został nawet prezydentem Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego Ameryki, które za swój główny cel ma obronę prawa do obywatelskiej samoobrony i zrzesza 5 milionów obywateli. Dla tej działalności zaniedbał pod koniec życia aktorstwo i nie dziwota, skoro w latach 1998-2003 współpracował na tym polu z blisko 15 tysiącami organizacji, a corocznie przeprowadzał szkolenia dla około miliona posiadaczy broni palnej. Ben Hur to wzruszająca opowieść o żydowskim księciu, którego losy tragicznie splotły się z dziejami rzymskiego oficera Messali, przyjaciela z dzieciństwa, który objął garnizon w Jerozolimie i chciał wykazać się przed cesarzem tak dalece, że chciał z Ben-Hura zrobić donosiciela. Zawiedziony w planach, doprowadził go do zesłania na galery i uwięził jego rodzinę. W drodze na galery Ben-Hura pokrzepił wodą Jezus. Ciekawy pomysł autora powieści. A potem, z ufnością swemu Bogu w sens życia i wielką wolą zemsty na Messali, Ben-Hur ratuje życie w bitwie morskiej konsulowi rzymskiemu, a nawet zostaje przez niego adoptowany i robi furorę jako woźnica zaprzęgów na rzymskich torach wyścigowych. To właśnie scena filmowego wyścigu stała się najsłynniejszą z tego filmu. Choć ja osobiście wolę przekomarzania z końmi w namiocie szejka Ilderima. Historia Ben-Hura przecina się z życiem Chrystusa jeszcze raz, podczas Drogi Krzyżowej. Te dwa epizody zmieniają tytułowego bohatera, tak jak Stary Testament przechodzi w Nowy. Na bazie sprawiedliwości buduje się miłosierdzie. I inaczej być nie może, bo miłosierdzie nie może być zawieszone w próżni. Może być tylko i wyłącznie wartością dodaną do świadomości, na czym polega sprawiedliwość. Mistrzowie prawa Rzymianie zdefiniowali to tak. Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi. Sprawiedliwość to stała i ciągła chęć oddania każdemu, co mu się z prawa należy. Z innych formuł wynika, że sprawiedliwość to wymierzanie adekwatnej nagrody lub kary za czyjąś postawę lub działanie. Dopiero gdy uda się to określić, wówczas możemy wybaczyć, podarować lub odpuścić. Ben-Hur miał zdrowe poczucie sprawiedliwości. A czy dodał miłosierdzie? Ocencie sami. Dziękuję. Piotr Boroń.